Cześć, Dino! Czy chciałbyś uruchomić naszą maszynę i dowiedzieć się, czego się nauczymy dzisiaj? Zatem zobaczmy! Aha, mistrzostwa piłki nożnej nadchodzą, zatem będziemy się uczyć o zasadach gry w piłkę. A do tego będziemy mieć prawdziwą piłkę. Tak jak przewidywałem, będziemy się tego uczyć na prawdziwym boisku do gry w piłkę nożną. Hej, przyjaciele! Cóż za piękny dzień na spędzenie go na podwórku! Mistrzostwa świata w piłkę już nadchodzą i też chcielibyście pograć? Ale czy wiecie, jakie są zasady gry? Są całkiem proste! Zacznijmy od pierwszej zasady! Gracze muszą strzelić gola do bramki przeciwnej drużyny! Za każdego gola drużyna dostaje jeden punkt! Proste, prawda? A teraz zobaczymy, jak wam pójdzie. Doskonale! Zatem możemy teraz porozmawiać o następnej zasadzie. Można grać używając tylko swoich nóg i główki. Piłki nie możecie dotknąć ręką. Także musisz się pilnować, Dino. Rozumiem, nie jest łatwo pamiętać wszystkie zasady, ale z czasem wejdą wam w nawyk. Chwila, moment, moje dinozaury. Myślę, że to odpowiedni moment nauczyć się trzeciej zasady. W tej grze nie można popychać ani podcinać przeciwników. Piłkę można odebrać przeciwnikowi, ale tylko używając nóg. A nawet wtedy musicie być ostrożni. Wspaniałym gestem jest przeproszenie się za to. Dobrze, a teraz powtórzymy wszystkie zasady, żeby się upewnić, że je zapamiętaliście. Dobrze, a zatem co musicie zrobić, żeby zdobyć punkt? Zgadza się, musicie strzelić gola przeciwnikowi. A którymi częściami ciała można odbijać piłkę? Zgadza się, Dina, swoimi nogami i główką. A teraz najważniejsza zasada, której trzeba się trzymać grając w piłkę nożną, to czego nie można robić na boisku? Zgadza się, nie można popychać ani kopać swoich przeciwników. Można natomiast odbierać im piłkę, kiwając ich. Jest jeszcze jedna bardzo ważna zasada, prawdopodobnie jeszcze ważniejsza niż te wszystkie trzy. Już domyślacie się, jaka to zasada? Należy zachowywać się sportowo, to znaczy grać fair play. Haha, doskonale, moje dinozaury. Teraz możecie sobie pograć mecz. Do zobaczenia. Hej, Dino, jak się dziś miewasz? Czy chciałbyś dzisiaj pograć w kulki? Doskonale, więc zaczynajmy. Zobacz, czerwona kulka. Musisz trafić w nią inną kulką. Jesteś gotowy, Dino? No to zaczynamy. To jest purpurowa kulka. Doskonale. Policzmy je teraz. Jedna. Dwie. A tu mamy pomarańczową kulkę. Wow, Dino! Trafiłeś dwie kulki pod rząd. Policzmy je teraz wszystkie. Jedna, dwie, trzy, cztery, pięć. A tu jest czerwona kulka. A?
Nic się nie stało, Dino. Spróbuj jeszcze raz. Trzy kulki pod rząd. Doskonale. Policzmy je teraz. Jedna, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Świetna robota, Dino, trafiłeś we wszystkie kulki. I przy okazji nauczyliśmy się tylu kolorów dzisiaj. Czy chciałbyś się powtórzyć? Purpurowy, pomarańczowy, czerwony, zielony. Ale dzisiaj mieliśmy super frajdę. Do zobaczenia wkrótce, Dino! Hej Dino! Cześć Dina! Jak się dziś miewacie? Czy chcielibyście dzisiaj nauczyć się czegoś nowego? Doskonale! Wiesz co robić? Naciśnij przycisk i zobaczymy co się stanie. Zobaczcie, to symbol kształtów. Zobaczmy, co będzie dalej. Będziemy jeździć na łyżwach. Ciekawe gdzie? Chyba wiecie, co oznacza ten płatek śniegu. Będziemy jeździć na łyżwach, na lodowisku i będziemy uczyć się o kształtach. Wiesz, jak jeździ się na łyżwach, Dino? Nic się nie martw, Dino. Dina zaraz cię nauczy. Najpierw załóżmy nasze łyżwy. Zobacz, zielone łyżwy dla Dino i niebieskie łyżwy dla Diny. Wow, wyglądacie super! Jedźmy teraz na lodowisko i zobaczymy, o jakich kształtach się będziemy uczyć. Ups, ostrożnie, Dino. Lód jest bardzo śliski. Nic się nie martw, Dino. Dina zaraz nauczy cię, jak to się robi. Czy jesteście gotowi zrobić wasz pierwszy kształt, dinozaury? Okej, zaczynamy. Doskonale, Dino i Dina. Stworzyliście okrąg. Spróbujmy następny kształt. Okej. Jeden, dwa, trzy, start. To kwadrat. Dino, Dina, myślicie, że zrobilibyście jeszcze jeden kształt? Okej, zaczynajcie. To trójkąt! Doskonale, Dino i Dina! Stworzyliście dzisiaj trzy kształty! Pamiętacie jakie? Tak jest, Dina! Ty stworzyłaś okrąg i kwadrat! A wtedy? Tak, Dino stworzył trójkąt! Doskonale, moi przyjaciele! Hej, Dino! Cześć, Dina! Dobrze się bawicie?
A czy chcielibyście dzisiaj nauczyć się czegoś nowego? Doskonale! Zatem uruchommy naszą maszynę i zobaczmy, czego się dzisiaj nauczymy! To kolory! Zobaczmy, co będzie następne! Będziemy grać w tenis? Tylko ciekawe gdzie? Na korcie tenisowym! Oczywiście! Czy ktoś z was grał już wcześniej w tenisa? Nie? To nic! Nauczymy się! Zobaczmy, jakich narzędzi będziemy do tego potrzebować! Wow, dinozaury, spójrzcie! Mamy rakiety tenisowe, tenisowe buty oraz tenisowe opaski! Przebierzmy się teraz i jedźmy na nasz tenisowy kort. Co wy na to, dinozaury? Wyśmienicie! Ruszajmy! Wow, Dina! Czy ten kort nie jest wspaniały? Zobaczcie, tam jest nawet maszyna do strzelania piłek tenisowych. Kto chciałby pierwszy odbijać piłeczki? Okej, Dino. Pamiętaj tylko, że musisz nazwać kolor piłki, zanim ją odbijesz. Tak jest, Dino. To niebieska piłka od tenisa. Świetnie! Wspaniale ją odbijesz. Dina, a czy ty chcesz teraz spróbować? Znakomicie, Dina, zgadłaś! To jest zielona piłka od tenisa! Dino, teraz twoja kolej! Zgadza się, to jest kolor czerwony! Dinozaury, jestem zaskoczony, jak dobrze wam idzie w tą grę. Dina, czy chcesz teraz odbić piłeczkę? Zgadza się, Dina. Ta piłka jest multikolorowa. Wow, ale to odbiłaś. Dinozaury, czy możecie teraz powtórzyć, jakich kolorów piłki odbiliśmy? Zgadza się. Była niebieska piłka, zielona piłka oraz multikolorowa piłka! Doskonale, moi przyjaciele! Hej, Dino! Cześć, Dina! Jak się miewacie? Czy chcielibyście dzisiaj nauczyć się czegoś, co wprowadzi was w świąteczny klimat? Doskonale! Dino, naciśnij przycisk i zobaczmy, o czym będziemy się dzisiaj uczyć. Zobacz, to kształty. Ciekawe, co będzie następne. Zbudujemy bałwana śnieżnego. Tylko ciekawe, gdzie? Zbudujemy go w jeziorku? To będzie mega zabawa, moje dinozaury! Czy jesteście gotowi? Okej, świetnie! Ale najpierw zobaczmy, jak nasza maszynka pomoże nam w budowie naszego bałwana. Tak jest, Din. To są świąteczne skarpety. Jedźmy teraz do jeziora i zobaczmy, co tam jest. Wow, dinozaury, spójrzcie! Na środku jest wyspa, gdzie możemy zbudować naszego bałwana. To dobre pytanie, Dina. Ale jak zbudujemy naszego bałwana? Świetny pomysł, Dino. Jeżeli będziemy pchać śnieg, zmieni się on w kulę śnieżną. Spróbujesz, Dina?
położymy ją na wyspie? Okej, zatem zaczynajmy. Jedna kula na ciało. I jedna na głowę. Okej, i co teraz? Tak jest, Dina. Nasz bałwan potrzebuje ramion. Dino, rzucisz okiem do skarpety, żeby zobaczyć, z czego możemy zbudować ramiona? Teraz nasz bałwan ma ramiona. Czego jeszcze potrzebuje? Tak jest, Dino. Oczu! Dwa czarne guziki. One będą idealne. Nasz bałwan zaczyna wyglądać coraz lepiej. Tak jest, Dina. Żaden bałwan nie jest kompletny bez nosa. Marchewka jako nos. Doskonale. Myślę, że nasz bałwan jest już skończony. Co takiego, Dina? Uważasz, że nasz bałwan powinien mieć coś do ogrzania? To doskonały pomysł, Dina. Para rękawiczek i kapelusz. Dzięki temu będzie mu ciepło. Świetna robota, moje dinozaury. Nauczyliśmy się dzisiaj tak wielu kształtów, a nasz bałwan jest teraz skończony i jest mu ciepło. Do zobaczenia następnym razem i wesołych świąt! Dinozaury, co robicie tu o tej porze? Jest bardzo późno i pora iść spać, nie sądzicie? A więc chcielibyście się nauczyć czegoś nowego przed pójściem spać? Okej, Dino, naciśnij przycisk i zobaczmy, czego się dzisiaj będziemy uczyć. Ciekawe, co to będzie? Zobacz, to numery. Co będzie następne? Wygląda na to, że będziemy liczyć gwiazdy. Tylko w którym miejscu? Ale niespodzianka. Będziemy liczyć gwiazdy w łóżku. Chwilka, moment. Czy o czymś nie zapomnieliście? Musicie założyć wasze czapeczki do spania. Okej, załóżmy nasze czapki i wskakujmy do łóżek. Doskonale, mamy tu łóżeczko i będziemy spać pod gołym niebem. Hej, dinozaury! Jesteście gotowi, żeby policzyć gwiazdy? Okej, zobaczymy, ile ich znajdziecie. Jedna, dwie, trzy spadające gwiazdy. Wow, to było niesamowite! Dobrze, zobaczmy, co jeszcze nam się tam ukaże. O nie! Dino zasnął! Dina, może ty opowiesz Dinowi, co widziałaś? Tak jest! Dina widziała jednego, dwa, trzy świetliki! Okej, zobaczmy, co jeszcze nam się objawi! Wow, dinozaury, widziałyście to? Policzmy te lilie wodne. Jedna, dwie, trzy lilie wodne. Wspaniale. Zobaczcie, kto nam się objawił. To księżyc. Dinozaury? Dinozaury? Myślę, że na dzisiaj wystarczy liczeń. Do zobaczenia w następnym odcinku!
Cześć, Dino. Cześć, Dina. Widzę, że oboje jesteście przebrani na Halloween. Czy chcielibyście się nauczyć, jak zrobić latarnię z dyni? To mogłaby być niezła zabawa. Świetnie. Zatem zaczynajmy. Okej. Każdy z was będzie miał dynię. Najpierw musimy wyciąć górę dyni, żeby wyciągnąć z niej środek. Jakiego narzędzia będziemy potrzebować? Tak jest, Dino. Będziemy potrzebować tego narzędzia. Teraz twoja kolej, Dina. Teraz musimy wyciągnąć miąższ i pestki ze środka. Czego nam potrzeba, Dina? Tak jest! Drewnianej łyżki! Dobrze, teraz naprawdę będzie interesująco. Musimy namalować twarz na naszej dyni. A do tego użyjemy tego narzędzia. Które wybierzesz, Dino? Trójkąt dla oczu? Dobry pomysł. A co z ustami naszej dyni? Tak, półksiężyc jako usta. Wow, Dino, twoja dynia jest przerażająca. Ale to jeszcze nie koniec. Okej, Dina, twoja kolej. Jakich kształtów użyjesz? Serce? Na oczy? To takie miłe, Dina. A co z ustami? Dobrze, okrąg dla ust. Ha, Dina, twoja dynia jest fantastyczna. Okej, przyjaciel. I ostatni krok. Musimy włożyć do środka świeczki i je zapalić. Zamknijmy teraz nasze dynie. Wow, wykonaliście kawał dobrej roboty. Prawdziwe dynie na Halloween. Oboje zasługujecie na niespodziankę. Wesołego Halloween, moi przyjaciele. Do zobaczenia wkrótce. Hej, Dino. Cześć, Dina. Jak się miewacie? Czy chcielibyście nauczyć się dzisiaj czegoś nowego? Doskonale! Wiecie, co robić? Naciśnijcie przycisk i zobaczymy, o czym się dzisiaj nauczymy. Zobacz, kolory! Ciekawe, co będzie następne. Będziemy bawić się woreczkami. Tylko ciekawe, gdzie? Myślę, że wiecie, co to znaczy. Będziemy się bawić woreczkami w parku i uczyć się o kolorach. Dobrze, znajdźmy nasze woreczki. Zobacz, czerwony woreczek dla Dino oraz żółty dla Diny. Chodźmy do parku i zobaczmy, o jakich kolorach dzisiaj się pouczymy. Dinozaury, czy jesteście gotowi na naukę pierwszego koloru? Okej, zatem zaczynamy zabawę. Nie martw się, Dino. Dina nauczy cię, jak rzucać woreczkiem tak, żeby trafić. Teraz twoja kolej, Dina. Doskonale! Trafiłaś swoim żółtym woreczkiem w żółtą dziurę. Okej, Dino, spróbujesz jeszcze raz? Wspaniale! Okej, Dino, spróbuj jeszcze raz. 1, 2, 3.
trzy, rzucaj. Udało się, Dino. Trafiłeś swoim czerwonym woreczkiem do czerwonej dziury. O, zostały nam jeszcze dwa niebieskie woreczki. Wiecie, co robić, dinozaury? Doskonale, moje dinozaury. Nauczyliśmy się dzisiaj trzech nowych kolorów. Czy pamiętacie, jakie to były? Tak jest, Dina. Twoje kolory to były czerwony, żółty i... Tak, Dino, niebieski. Świetna robota. Do zobaczenia następnym razem. Cześć, Dina. Cześć, Dino. Zobaczcie, jak wiele chmurek mamy dzisiaj na niebie. Czy chcielibyście na nie popatrzeć? Doskonale. Zatem zaczynajmy. Spójrzcie na niebo. Jest jej więcej. Hej, te chmurki wyglądają jak cyferki. Jeden. Dwa. Trzy. Jestem pewien, że mamy tutaj więcej chmurek. Wejdźmy na tą górkę i poszukajmy ich. Nie ma co się śpieszyć, to nie wyścig. Zobaczcie, jest więcej chmurek. Cztery. Pięć. Sześć. Doskonale. Jeszcze trochę i będziemy na samym szczycie. Wow, ale widok. Widzicie jeszcze jakieś chmurki? Tam są. Siedem. Osiem. I gwiazdka. Dziewięć. 10. Te chmurki są niesamowite. Doskonale. Nauczyliśmy się liczyć dzięki nim. To wspaniałe. Powtórzmy te numery. 1. 2. 3. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I dziesięć. Ale mieliśmy dzisiaj mnóstwo zabawy, przyjaciele. Do zobaczenia następnym razem. Hej, Dino. Cześć, Dina. Jak się macie? Czy chcielibyście dzisiaj nauczyć się czegoś nowego? Doskonale. Wiecie, co robić. Naciśnijmy przycisk i zobaczmy, czego się dzisiaj nauczymy. Zobaczcie, to numery. Zobaczymy, co będzie następne. To piernik. Ciekawe, gdzie będziemy uczyć się liczyć. Chyba wiecie, co to oznacza? Będziemy uczyć się liczyć na piernikach w parku. Najpierw przygotujmy nasze pierniczki.
Zobaczcie, jeden piernik ma dwa guziki, a drugi tylko jeden. A teraz dopasujemy ilość guzików do cyfr na tej tablicy. Czy jesteście gotowi, moje dinozaury? Okej, w takim razie zaczynamy. Dobrze, Dino, twój piernik ma jeden guzik, w takim razie umieść go pod cyfrą 1. Bardzo dobrze, Dino. Twój piernik ma tylko jeden guzik. Teraz twoja kolej, Dino. Zgadza się, Dina. Twój piernik ma dwa guziki. Dobrze, moje dinozaury. Spróbujemy jeszcze raz. Dobrze, Dino. Ty weźmiesz piernika z trzema guzikami, a ty, Dina, weźmiesz tego, który ma cztery guziki. Chcesz spróbować swojego piernika, Dino? Dobrze, Dino. Tylko najpierw skończmy liczyć, dobrze? Dobrze, moje dinozaury. Zacznijmy liczyć. Bardzo dobrze, Dino. Twój piernik ma trzy guziki. A twój piernik, Dina, ma cztery guziki. Doskonale. Wspaniale, Dino i Dina. Nauczyliśmy się dzisiaj czterech numerów. A czy pamiętacie, jakie to numery? Zgadza się. Te numery to 1, 2, 3 i 4. Czy chcielibyście teraz zjeść wasze pierniczki? Oczywiście, że tak. Zatem smacznego, moje dinozaury.